galaretka od jednorożca, ciasteczka od renifera, tęczowe pierniki i słodkie sanie świętego Mikołaja. Patrz w naszym nowym wideo Słodkie wyzwanie smaku łyków jednorożca przeciwko reniferowi. Wigilia Bożego Narodzenia. To czas magii. Ciocia Zosia załatwia swoje kulinarne sprawy, a jednorożka została w domu sama. Dekoruje pokój na święta, a za drzwiami widnieje cień. Kto to jest? Duch świąt? Okazało się, że to bratanek cioci Zosi, Stevie, i nie spodziewał się zobaczyć tutaj jednorożca. Jednorożka też się cieszy. Stevie pomoże jej udekorować dom. Niedoczekanie. Stevie to poważny facet. Na jego liście rzeczy do zrobienia nie ma miejsca dla jednorożców i wystroju. On musi liczyć lajki na Instagramie. Jakie to smutne. Jednorożka będzie musiała sama poradzić sobie ze świątecznymi smakołykami. Jednorożka postanowiła zacząć od pachnących ciasteczek. Najważniejsze to przestrzeganie przepisów cioci Zosi. Mieszanie składników z miłością. Białą czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej. Zanurzamy w niej ciasteczka Oreo. Pozostawiamy do zastygnięcia. Ze spiralnej tęczowej pianki marshmallow wycinamy róg jednorożca. Przygotowujemy kilka sztuk. Ozdabiamy ciasteczka. Przyklejamy róg za pomocą rozpuszczonej czekolady. Tak samo utrwalamy posypkę cukrową. Barwnikiem spożywczym rysujemy buzię. Zapach ciasteczek rozchodzi się na cały dom. Stevie nie może tego przegapić. Natychmiast przelatuje do kuchni. Ciasteczek jednorożców on jeszcze nie próbował. Bardzo smaczne. Oj, co to Steve'owi stało się z nosem? Podobno ciasteczka jednorożców są magiczne. One nie znoszą bezczelności. I za karę przemieniają Stevie'ego w bajkowego renifera. O Jezu, co się dzieje? Nie przejmuj się, Stevie. Na pewno wszystko da się naprawić. Jednorożka szuka Steve'a. Gdzie on jest? Ups, wygląda na to, że Steve ostatecznie przemienił się w renifera Rudolfa. Schował się pod choinką. Biedactwo. Wypadł ze przęgu Mikołaja i się zgubił. Poszukamy w magicznej księdze, jak przemienić Steve'a. Tu jest napisane, aby zdjąć zaklęcie, musi odkupić swoje winy i odpokutować za zniewagę. Spróbujmy zrobić to za pomocą pierników. Roztapiamy czekoladę mleczną. Podłużne ciastka z nadzieniem maczamy w czekoladzie. Pozostawiamy do zastygnięcia. Białą masę cukrową rozwałkowujemy. Wycinamy małe kółeczka wielkości monety. Na ciasteczkę za pomocą gorącej czekolady przyklejamy dwa precle. To rogi. Przyklejamy oczy z masy cukrowej. I czerwony nos z cukierków M&M's. Czarnym barwnikiem spożywczym rysujemy oczy. Renifer i jednorożka pracują z zapałem. I oto wynik. Ciasteczka renifery. Wyglądają świetnie. I są bardzo smaczne, ale nie magiczne. Renifer nadal pozostaje reniferem. Renifer Rudolf szuka receptury, jak odzyskać wygląd człowieka. A jednorożka tymczasem zrobiła galaretkę. Jaka piękna. Ale to nie dla reniferów. Rudolf musi przygotować swoją galaretkę specjalnie dla rogatych. Rozpuszczamy według instrukcji kolorowe galaretki. Jednorożka żółte, renifer czerwone. Wylewamy pierwszą warstwę galaretki do szklanek. Pozostawiamy do zastygnięcia. Żelatynę rozpuszczamy w gorącym mleku. Wylewamy drugą warstwę. Również pozostawiamy do zastygnięcia. Wylewamy na przemian kolorowe galaretki z warstwami mlecznej. Na papier do pieczenia wytłaczamy gorącą czekoladę w kształcie poroża renifera. Od rożka waflowego odcinamy końcówkę. Pokrywamy róg różowym lukrem. Ozdabiamy posypką cukrową. Pokrywamy galaretkę jednorożki bitą śmietaną. Stawiamy róg i żelki jako uszka. Galaretkę renifera dekorujemy bitą śmietaną i zastygłymi czekoladowymi rożkami. Jednorożka zrobiła bardzo pyszny deser, a
A teraz spróbujmy galaretki od Renifera. Czekoladowe rogi nadają ostry smak. W sumie nieźle. Renifer zaczyna przyzwyczajać się do kuchni. Odkrył tajny przepis imbirowego ludzika. Może ludzik podpowie mu, jak zdjąć klątwę? 200 g miękkiej margaryny ubijamy ze szklanką cukru. Wsypujemy szklankę mąki, pół łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczkę z czubkiem kakao w proszku i pół łyżeczki mielonego imbiru. Zagniatamy ciasto. Rozwałkowujemy na posypanej mąką desce. Za pomocą foremki wycinamy ludzika. Pieczemy 20 minut w temperaturze 170 stopni. Gotowe ciasteczka pokrywamy lukrem. Zamiast guzików przyklejamy okrągłe cukierki M&M's. Oczy malujemy barwnikiem spożywczym. Brwi robimy z posypki cukrowej. Dodajemy czerwone skarpetki w białe pasy. Jaki miły ludzik! Jednorożka podejmuje wyzwanie. Pilnie musi zrobić piernikowego ludzika, ale jeszcze lepszego. Jednorożka skacze po kuchni z prędkością światła. Ciasto do pierników dzielimy na trzy części. Zabarwiamy barwnikami spożywczymi – różowym, żółtym i fioletowym. Rozwałkowujemy wszystkie kolory w jedną warstwę. Robimy płynne przejście nożem. Wycinamy z kolorowego ciasta kształt ludzika. Pieczemy w piekarniku. Ozdabiamy ludzika lukrem i cukierkami. Jednorożka pokazuje swojego tęczowego przyjaciela. Niech Renifer oceni jej ludzika. Ale Rudolfowi nie podoba się jej piernik. Jego piernikowy ludek jest o wiele lepszy. Puszyści przyjaciele kłócą się, jak powinna wyglądać główna magiczna choinka. Jednorożka jest pewna, że choinka musi być wysoka i długa, jak róg jednorożca. A Rudolf upiela się, że choinka musi być duża i rozłożysta, jak jego poroże. Chyba nigdy się nie pogodzą. Trzeba iść na kompromis. Zrobić wspólną, słodką choinkę i zobaczyć, co z tego będzie. Duży talerz dzielimy na pół taśmą malarską. Jedną połowę smarujemy mlekiem skondensowanym. Posypujemy różowymi bezami w proszku. Zdejmujemy taśmę. Stawiamy na talerz eklery. Wykładamy je piramidą, sklejając je ze sobą mlekiem skondensowanym. Do przygotowania lukru cukier puder rozpuszczamy w mleku. Dodając barwniki spożywcze, przygotowujemy zielony lukier i różowy. Jedną połowę eklerów pokrywamy różowym lukrem. Posypujemy różowym proszkiem bezowym. Drugą połowę pokrywamy zielonym lukrem. Posypujemy zieloną posypką cukrową i wiórkami kokosowymi. Ozdabiamy słodką choinkę girlandą z żelek, kulkami M&M's i konfetti z pianek marshmallow. Na wykałaczkę nawlekamy tęczowy wierzchołek z żelek. Logo Trum Trum. Słodka dwustronna choinka przerosła wszelkie oczekiwania. Wydaje się, jednorożka i Renifer w końcu się pogodzili. Kolorowe eklery sprawiły cud. Jednorożka dzieli się ze swoją różową połową, a Renifer swoją zieloną stroną. To pyszny początek nowej przyjaźni. Jednorożka pod choinką marzy o gorącej czekoladzie i ona pojawiła się tuż pod jej nosem. Brzeg szklanki zanurzamy w mleku. Maczamy w posypce cukrowej. Różowe czekoladowe kropelki roztapiamy. Z marshmallow wycinamy róg jednorożca. Nalewamy do szklanki warstwę różowej czekolady. Następnie gorące mleko. Wytłaczamy bitą śmietanę. Dekorujemy posypką i brokatem spożywczym. Stawiamy róg z marshmallow. Nie do pomyślenia, Renifer zadbał o swoją przyjaciółkę i przygotował jednorożce napój, a swoje kakao Renifer ozdobił prawdziwymi senkami świętego Mikołaja. Od chrupek odcinamy dwa cienkie paski i krótki prostokąt. Sklejamy części za pomocą gorącej czekolady. Przyklejamy kwadratowe oparcie. Pokrywamy sanie roztopioną czekoladą. Ścielimy siedzenie słomą z paluszek. Ozdabiamy sanki preclami. Kwadratowy cukierek krówkę zawijemy w cienką warstwę kolorowej masy cukrowej. Z cienkiego cukierka do rzucia robimy kokardę. Dekorujemy posypką w kształcie gwiazdek.
przygotowujemy kilka prezentów. Kakao w proszku zalewamy gorącym mlekiem. Ozdabiamy bitą śmietaną. Na filiżankę ustawiamy słodkie sanie świętego Mikołaja z prezentami. Posypujemy śniegiem z cukru pudru. Oto cuda! Sanki wyglądają jak prawdziwe. A Renifer w końcu nauczył się dzielić. Ale prawdziwy cud jeszcze przed nami. Renifer okazał troskę i zrobił świąteczny poczęstunek nie tylko dla siebie, ale i dla przyjaciółki. A to znaczy, że zrobiliśmy nauczkę. Zaklęcie rozproszyło się. Stevie stał się znowu sobą. Wow! Od teraz nie ma czerwonego nosa, ale przyjaźń z jednorożką trwa. Podoba Ci się nasze słodkie świąteczne wyzwanie? Pisz w komentarzach, jakie smakołyki bardziej Ci się podobają, jednorożki lub Renifera. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić naszych świątecznych pomysłów na kanale Trum Trum.